W tym odcinku między innymi. Akurat trafiłem na taki moment, że w jednym momencie kilku z takich dużych klientów odeszło. Dotknęłeś, czujesz tak? No, czujesz dotknąłeś tak? jednej z najważniejszych jakby elementów i definicji w scaling upie, okay. tak zwanego kluczowego klienta, core customer. Nigdy nie było łatwiej w historii założyć firmę, nigdy nie było trudniej jej wyskalować. Nie mam wyników finansowych, strategia mi nie działa. Nie? No i zaczniesz się zastanawiać nad tą strategią, szukać tam, gdzie jest błąd. Natomiast pytanie jest, czy to rzeczywiście jest strategia, czy być może nie masz ludzi, którzy tej strategii nie stworzyli. No, można by zaryzykować takie stwierdzenie, że większość firm nie ma takiej idealnego zrozumienia tego swojego kluczowego klienta. Cześć, witaj w dziesiątym odcinku serii nowoczesne finanse firmy. Z tej serii dowiesz się, jak możesz rozwijać swoją firmę szybciej. I bezpieczniej dzięki skutecznemu zarządzaniu jej finansami. Do tego odcinka zaprosiłem Karola Popę, jednego polskiego certyfikowanego coacha metodologii Scaling Up Werne Hernisza, jednej z najbardziej znanych metod skalowania firm na świecie. Dowiecie się, jak ta metoda powstała, a była rozwijana bardzo metodycznie i dlaczego obszary, które wybrała, mają tak duży lewar. Na rozwój firmy, i tak bardzo pomagają firmie szybciej i lepiej rosnąć. I oczywiście menadżerom szybciej i lepiej nią zarządzać. I przeszliśmy przez to, jakie są korzyści z jej wdrożenia, jakie są kluczowe. Twisty, które mogą się pojawić w czasie jej wdrożenia, i, i co tak naprawdę zyskuje firma w wyniku jej wdrożenia i poszczególnych jej obszarów. Moim zdaniem wyszła z tego bardzo fajna, bardzo merytoryczna rozmowa, z której już teraz można wyciągnąć wiele rzeczy, które pomogą Twojej firmie się szybciej, lepiej i bezpiecznie rozwijać. Oczywiście jednym z czterech elementów, to już tutaj zdradzę, są finanse, jest skuteczne zarządzanie nimi, też powiemy, na co zwrócić uwagę co docisnąć na etapie skalowania firmy. Ja nazywam się Jakub Domeracki, jestem współzałożycielem Value Finance i serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Value Finance – zewnętrzny dyrektor finansowy, księgowość i szkolenia dla szybko rosnących firm. Cześć Karol. Cześć. Dziękuję, że z ciepłego lazarotę do zimnej Polski przybyłeś, chociaż ten odcinek będziemy puszczać jak będzie już wiosna. Mi cała nadzieja w tej wiosnie w Polsce. Słuchaj, jesteś, tak jak powiedziałem w intro, jedynym certyfikowanym, jedynym w Polsce certyfikowanym e, trenerem, doradcą scaling upu wedle, wedle wernehernisza. Hernisza. Trochę biblia scale upów e, na pewno tutaj w regionie. Co, 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 jak się w ogóle twoje życie ułożyło, że ty zapewne nie wstałeś pewnego dnia rano i nie pomyślałeś, a dziś będę, dzisiaj będę coachem Werne, bo to też nie jest mały projekt, nawet inwestycyjnie, prawda? No, y, czyli historia życia, dobrze, a, tak, w to point. Okej, okay. znaczy jak sobie o tym myślę, jak to się zaczęło, y, to gdzieś moja pamięć wraca do miejsca, jak... Y, Byłem strategiem w agencji Leo Burnett. To jest duża agencja, prawda? Tak, międzynarodowa, słynna agencja. Wyrobić takie, tam, takie no naprawdę projekty, takie no, no chyba najgrubsze, tak jakby to... No tam, tam... wiesz, klienci z, z górnej półki. Czyli, a może jakiś takim name dropping, delikatny? Wtedy, no to tam, wiesz, typu Orange, Heineken, Samsung, takie marki. Okej, okay, czyli to, to, to naprawdę duże name i to robiłeś przy... Bo ty, tak jak kiedyś opowiadałeś, też dużo widziałeś wtedy tego marketingu ze Stanów, czyli takiej kolebce marketingu i widziałeś to, co się naprawdę dzieje na topie na świecie, prawda? No to, był, to jest właśnie fajne, jak w takich miejscach się pracuje, że ten know-how tam prosto od źródła płynie. Okay. Więc dlatego mówię, że to był taki, jak sobie myślę o tym, początek, bo dlaczego? Leo Burnett to była agencja, która sama... U siebie jakby działała z takiego poczucia większego sensu istnienia, była taki purpose driven organization. Ty? Tak. I, I ona jakby też w ten sposób podchodziła do swojej pracy i do pracy z klientami, czyli szukała tego sensu. I to dla mnie było nowością. Wtedy po raz pierwszy się z czymś takim spotkałem i to mnie mocno jakby złapało nawet za serce, mógłbym tak powiedzieć, no że. Mówię, można tak? I to. I to... A, a dobra, jaki ma sens agencja marketingowa? W sensie tak wiesz, no bo sens jest taki, żeby klienci więcej tam, większą pajdę No zbierali, właśnie, widzisz, ale... to, to, to jest, no to już na sam ten temat można by długo dyskutować. Ale a to jednym zdaniem, bo jestem właśnie, ciekaw. No właśnie, właśnie. to wiesz, chodzi o to, ja, jak to jakie, jakie Ty masz podejście, tak naprawdę swoje wyobrażenie, dlaczego robisz to, co robisz. Okay. Czy robisz to e, tylko i wyłącznie dla kasy, mhm. e, czy jednak jest coś głębszego ponad to wszystko? No i e, jeśli. Potrafisz znaleźć ten głębszy sens, to jest motywacja prawdziwa. No i dlatego w ten sposób się pracuje, żeby ten sens odnaleźć, bo każdy ten sens ma, nawet jak nie jest tego świadomy. Ja to uwielbiam taką prawdziwą historię. Jak Kennedy był w 60., bodajże tam pierwszym roku w NASA w siedzibie i tam spotkał na korytarzu człowieka, który sprzątał, wiesz, mył podłogę. No I on się zapytał, a co pan tutaj robi? On ja jak to, co? No Pomagam wysłać człowieka na Księżyc. Wiesz, i to, to jest ten mindset: to jest, to jest to, czy jak wstajesz rano, to masz ten power, bo wiesz, że idziesz robić coś dobrego, chcesz coś na świecie zmienić. To jest takie podejście, wiesz, tak no, głęboki sens, to tak jak się można zapytać siebie o sens swojego życia. nie Dlaczego ja w ogóle żyję, co ja chcę tutaj dać od siebie e, i co jest coś większego tak naprawdę niż ja sam. No więc to tam były takie procesy, tam było takie myślenie, i to było coś, co mi najbardziej w głowie zapadło i, i tam był początek, a, ale ten początek się szybko skończył. Tak? Dlaczego? <laughs> no bo proza życia, wiesz, akurat trafiłem na taki moment, że w jednym momencie kilku z takich dużych klientów odeszło mhm. z agencji. No i e, w takich sytuacjach... Po prostu ruch jest taki, że trzeba się z dużą liczbą osób rozstać, jeśli nie ma innej możliwości. No i ja, jakby byłem jedną z tych osób, z które, jak to ładnie się mówi, wybraliśmy inne ścieżki rozwoju, poszukaliśmy innych wyzwań, a tak naprawdę to po prostu trafiło na tą listę do zwolnienia z czysto finansowych po prostu powodów. O finansach dzisiaj będzie dużo. Dużo sporo, czyli tutaj już. U ciebie w głowie pewnie się wyświetla e, tabelka, i gdzie tutaj ja wpadłem. No to ja tam wpadłem, wiesz, okay. e, w tą tabelkę, gdzie, gdzie trzeba wyczyścić. No ale to z kolei dla mnie w pierwszym tym momencie to było takim dużym szokiem mm -hmm. e, osobistym, no bo ja nigdy z taką sytuacją się nie spotkałem w życiu. No i odczułem to mocno, wiesz, prawie chyba. Na granicy depresji, może no, trochę wiesz, spać nie mogłem, zrzuciłem kilogramy, ale to spowodowało, nigdy nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, zawsze sobie tak to mówię, zawsze tak to wychodzi. Stworzyłem wtedy swoją drugą firmę z przyjacielem Michałem i. To dało ten purpose, to szukanie tego sensu, stworzyliśmy taką firmę konsultingową, która pomagała firmom ten sens odnaleźć i na tym sensie budować jakby całą organizację. Czyli można by dzisiaj powiedzieć, że wtedy nawet tego nie wiedzieliśmy za bardzo, ale pomagaliśmy w budowaniu takiej e, kultury organizacji w oparciu o sens istnienia o ten głębszy motywator dla założycieli, dla ludzi w firmie. No i w ten sposób działaliśmy. Nie? To był taki początek. No i robiąc to, odnaleźliśmy taką metodę odnajdywania talentów. Ona gdzieś do nas skądś trafiła, już nawet nie pamiętam dokładnie tego jednego momentu, ale to Gallup Strengths, czyli mhm. talenty według metodologii Galupa. No i to jest taka już międzynarodowa metoda, prawda? Tak, jest no To znowu jest jest Instytut Galupa, najstarszy instytut badawczy na świecie, oni przez 40 lat robili takie badania z ludźmi sukcesu i starali się odpowiedzieć na pytanie co takiego ci ludzie jakby w sobie mają, czy co oni robią, dlaczego ten sukces w ogóle się pojawia. No i przez te, we wszelkich możliwych branżach, zawodach i tak dalej. I to oni wydestylowali z tego taką grupę talentów, czy mocnych stron, jakby to można powiedzieć, że jest ich 34 i każda osoba no ma jakąś, jakiś swój zestaw tych talentów. I teraz ci ludzie Którzy odnosili największe sukcesy z tych ich badań, wynikało, że świadomie bądź nieświadomie, ale jednak potrafili skoncentrować swoje aktywności dnia codziennego na tych swoich najwyższych talentach. Czyli po prostu tak poukładali sobie działania i życie, że wykorzystywali w możliwie wielkim stopniu te talenty na co dzień. No i teraz Galup oferuje takie coś, to się nazywa assessment, czy, czy po prostu może sobie zrobić test na swoje talenty i dostajesz taki raport 34 talenty i masz tam swoje top 5, top 10. No i cała idea polega na tym, że po pierwsze, jeśli zrozumiesz, jakie są twoje mocne strony tak dogłębnie, to będziesz mógł pokierować swoim życiem tak, żeby ich jak najwięcej wykorzystywać. Im więcej ich wykorzystasz, tym będziesz bardziej efektywny, w zasadzie nawet będziesz bardziej szczęśliwy de facto, no bo co się dzieje, jak te talenty wykorzystujemy? Robimy coś, co nam zaczyna coraz lepiej wychodzić od ludzi wokół słyszymy, że ej, rób tego więcej, bo to jest fajne, nie? To, to jest naprawdę super, no to to Cię nakręca, no i nagle okazuje się, że wiesz, możesz robić coś, co w czym naprawdę jesteś świetny, rozwijasz się, to Cię motywuje, widzisz progres, wkładasz w to energię, żeby dalej się tego, wiesz, uczyć, nie? to jest jakby na poziomie jednostki, ale to ma w ogóle szerszy zakres, bo e, możesz tak spojrzeć na cały swój zespół, na całą firmę, no, e, Galup do tego doprowadził, że firmy mówią o sobie, że są Uh, Strength-based organizations, czyli organizacja zbudowana w oparciu o mocne strony ludzi. No, to jest w ogóle taki power. Nie, nie wiem, czy ty też na, Nawala Reykjavika, tak? ale on właśnie ja, ja ostatnio z, 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 namierzyłem go na, na swojej mapie rozwoju i on, jak gdyby, jeden z wczorajszych jego tweetów, który mi wpadł, to jest: Do what you are unique about. I, i, I to jest bardzo mocno w zgodzie z Galupem w takim razie, bo ja jak gdyby słyszałem o tej metodzie, z, z, wiem mniej więcej o co w niej chodzi, ale aż tak głęboko o tych talentach nie myślałem. Ale to jest też jest jakiś tak, taki etap, tak? Ty jedziesz do Londynu, tam tego Galupa studiujesz. No tak? i właśnie, tak? Po nic do, kłę... po, tak, do kłębka. No i okej, okay, znaleźliśmy to, no to hmm. nagle dowiedziałem się, że mogę zrobić z tego certyfikację, poznać to jeszcze głębiej. No to to nam było potrzebne, ja się tym garałem, pojechałem do Londynu, tam przez tydzień mieliśmy zajęcia, e, szkolili nas, robiliśmy ten certyfikat. No i tam poznałem dzisiejszego mojego partnera scaling upowego z, z Londynu, Dominika, no i on jakby mi wprowadził w, ten, w, tą, w tą metodologię. Po raz pierwszy tam usłyszałem o czymś takim, e, co się nazywa scaling up. No i w tym momencie, ja już tam będąc w Londynie, e, Byłem w kolejnej firmie, czyli otwierałem i no tak, byłem odpowiedzialny za stworzenie działu marketingu w firmie IT, która dostarczała rozwiązania chmurowe do kontakt center, do takich dużych kontakt center, tam też byłem udziałowcem w tej firmie, no i będąc w zarządzie, zastanawialiśmy się, ja się zastanawiałem, co takiego właśnie jeszcze można zrobić oprócz tego galupa, żeby pomóc firmie rosnąć. No i to się skleiło z tym, że ja tam na galupie w Londynie poznałem Dominika i on mi pokazał Scaling Up. Czy ty jesteś przedsiębiorcą tak w sercu? No bo ty, gdyby ja też te, ten fragment, bo się, jak gdyby poznałem cię poprzez Twoje umiejętności scale-upowe z dużą ciekawością, ale. Ale też umknęło mi to, że Ty jesteś na poziomie tam DNA z przedsiębiorcą. No jakby tak spojrzeć wiesz na moją rodzinę, to można pewnie 50-50 albo 75 do 25 w stronę przedsiębiorczości, bo mama zawsze swoje firmy prowadziła, tata, tata pracował na etacie, ale miał też taki, dzisiaj byśmy powiedzieli, wiesz, side job. Side job. <noise> Zwykle <Teraz my głosy> są szczególnie rentowne. <noise> Przez całe swoje życie też miał, czyli takie 75 do 25 okay. w stronę etatu. No, to ja wiesz, z domu wy... obserwowałem, wyniosłem. Dobra, i. Teraz... Różne rozwiązania. I co, co, co właśnie ciebie, ciebie skłoniło, że teraz na full time poszedłeś w, w szkolenie ludzi i, i pracę z firmami, głównie w Europie Zachodniej, tak jak rozmawialiśmy, dużo w Londynie działasz. E, tą metodą scaling up. Mhm. No. Znowu, to jest taki proces jakby naturalny, ja podążam za sercem, pewnie bardziej niż za rozumem. To jest w taki... ciekawe, że to łączy gości tego podcastu, co nie było kompletnie na żadnym podcastu, kanału, co nie było na żadnym etapie moim planem, ale odkrywam, że w ogóle całe moje community, w którym się obracam, tak właśnie łączy pragmatykę z sercem. No bo ja to też nazywam entuzjazmem, a entuzjazm się przyciąga i się rozprzestrzenia, okay. więc ty jesteś człowiekiem entuzjastycznym z energią. Wiesz, robisz to, czym się jarasz. Ja tak samo, pewnie twoi goście, tak samo, tak. też niektórych znam, więc wiem, że tak jest. Nie? I tu w, ty, w tym momencie też była taka sama historia. Ja stwierdziłem, że no to po prostu jest coś, co mnie tam ciągnie w tysiącu proc pro procent, żeby po prostu iść tam na full. Zaangażować się w to w 100%. Więc no tak, zrobiłem. Dobra. I jakie obserwuję? No bo siłą rzeczy. Metoda Scaling Up to jest taka metoda, gdzie ty już y, przeszedłeś tą fazę. Tego największego sztormu, tego szarpania się, bo to jest, to jest ta faza formowania się firmy, czyli tego klasycznego startupu. Bardzo mi się spodobała ta definicja, że startup to firma, która szuka modelu zarabiania pieniędzy. I to dosyć tam dobrze pasuje do, do tego, czym jest startup w swojej esencji. No i fajnie jest się nie trzymać na tym etapie, ale nawet jak gdyby, jeżeli masz pragmatyczny biznes usługowy, no to jeżeli byłeś ekspertem od czegoś, co można sprzedawać w formie usługi. To masz ten moment, gdzie jednak musisz zatrudnić tych pierwszych ludzi, jest was czworo, pięcioro, dwudziestoro, trzydzieścioro. I wydaje mi się, że scaling to jest trochę też moment, w którym my się bardzo często pojawiamy w życiu klientów, czyli jest potrzeba wzięcia za twarz finansów i uporządkowania. I, i tam właśnie mm, pojawiają się bardzo specyficzne wyzwania, które towarzyszą skalowaniu się, czyli już wyjściu z takiego chaosu, że wszystko płonie. Płoną, wybrane elementy już tylko, to jest formą sukcesu moim zdaniem. Co, co, co ty widzisz jako te hamulce rozwoju? Mhm. Wiesz co, yy, mówiąc o skalowaniu i o tym, w którym momencie on się zaczyna w tym rozumieniu powiedzmy tej naszej metody, tego no. frameworku, to on, ja bym powiedział, że to jest tak. 70 osób, albo taki moment, kiedy wiesz, founder, CEO, prezes już nie zna wszystkich osób z imienia i nazwiska w firmie, a wręcz czasami mówi, o koszcie, kto to jest. To jest taki moment, że wchodzimy właśnie w ten etap, gdzie wchodzi tak na full scaling up, gdzie można z tej metody wyciągnąć najwięcej. No i są takie główne trzy bariery wzrostu, de facto, na tym etapie. Po pierwsze, to jest rozwój liderów. Czyli masz organizację, która szybko rośnie, zresztą możemy nawet. Przytoczyć definicję w którymś momencie tego scale gapu, ale na, tak na szybko to jest firma, która przynajmniej 3 lata z rzędu rośnie minimum 20%, jeśli chodzi o wzrost przychodów albo liczbę zatrudnianych ludzi. Czyli okay. ta firma już ci rośnie, nie? czasami mm -hmm. one rosną, wiesz, 100% rok do roku, a czasami więcej. Więc zatrudniasz dużo nowych osób i pojawia się tutaj sytuacja taka, że firma, żeby dalej rosła, to ludzie muszą rosnąć równie szybko, jak ta firma, równie szybko się rozwijać, albo wręcz szybciej. No i to jest pytanie, tak? Czy. Ci ludzie, z którymi zaczynałeś, oni tak samo szybko rosną, czy nadążają za tym wzrostem, czy nie. I może mieć takie dwie sytuacje, tak naprawdę, z którymi ja się spotykam. Albo jest firma, której ludzie, założyciele tak naprawdę pracują od początku swojej kariery w jednej te, i to tej firmie. O, ośmioletnia, sześcioletnia, dziesięcioletnia, wiesz, zaczynali, zrobili startup, tam trafili w rynek, tam trafili w potrzebę, no i razem z tą firmą lecą do góry, nie? Mhm. A dru, druga, no i, i to są ci ludzie od początku, więc wiesz, oni są w tej jednej firmie, nie mieli takiej szansy podotykać innych organizacji, coś podpatrzeć, zobaczyć, porównać, więc to się staje, może się stać barierą. Potrafi sobie wyobrazić, że to jest ogromne do... wyzwanie, moim zdaniem. W sensie, my, ja, ja to też obserwuję w Value Finance, bo my parę razy pod rząd już urosliśmy o ponad 100% i mm, to są trudne sytuacje. Jest, jak gdyby w ogóle, jest, jest też tak, że jest tym operacyjny, jest tym e, związany z fi funkcjami firmowymi, czyli takimi funkcjami, które tworzą firmę. I to jest, ja, ja uważam, że to jest ogromnie przeciążające. Jak gdyby wydaje mi się, że my jakoś tam sobie poukładać to w głowie na poziomie wspólników, żeby nikt nie był alfą i omegą, bo, bo to po prostu pomaga nam, żeby nam styki nie zwierały, bo wydaje mi się, że przy tym wzroście, nawet jak teraz gdzieś tam mamy taki, jak gdyby rozpoczynamy kolejny rok i porządkujemy kolejne rzeczy, to jest ogromne wyzwanie intelektualne, żeby po prostu na to tym nadążyć. To bardzo mi się podobało we wstępie tej książki właśnie Scaling Up, że to jest jedno z największych wyzwań, że firma rośnie szybciej niż kompetencje twojego zespołu. Dokładnie. To jest potężne. I ty tego nie chcesz ludziom zrobić krzywdy, no bo nie po to ją skalujesz, ale to nawet nie, nie spodziewałeś się tego, że, 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 że firma tak się przeskaluje. Ja na przykład znam historię fajnego um, software house'u, który w pewnym momencie tak się skalował, że postanowił zobaczył, że, że być zdrowym może być tylko za granicą. I pamiętam, jak founder opowiadał mi bardzo trudną dla siebie historię, gdzie on musiał się rozstać z ludźmi, którzy nie mówią po angielsku. Hmm. Bo oni już nie chcieli sprzedawać do Polski, bo polscy klienci... No, nie byli jakby zgodni z ich nową filozofią. I to wiesz, to, 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 to w pewnym momencie jako founder się orientuje, że tak jest, ale to nie był Twój cel, tego nie zrobiłeś, jakby wiesz, nikomu na złość. Bardzo trudne decyzje. Bardzo, wydaje. i jeszcze jak weźmiemy pod uwagę to, że właśnie firma szybko rośnie, dużo się dzieje, bardzo dużo, za dużo. No. Wszystkiego wiesz, jesteś operacyjnie zaangażowany w tysiące spraw, to właśnie czasami. Albo, albo w większości przypadków nie, nie zauważasz te, tej sytuacji. Czyli po pierwsze ta świadomość tego, że taka jest bariera, mhm. żeby na to popatrzeć od tej strony o tym i zadać sobie nie? tak pytanie, czyli no i znowu masz wtedy dwie opcje. Nie? Albo masz skuteczny sposób rozwijania ludzi od środka, albo musisz pozyskiwać ludzi też z zewnątrz. No i tutaj jakby wchodzi pierwsza część scaling upu do tego, ale o tym za chwilę. Czyli ta część dotycząca ludzi. Ale mhm. druga bariera, to jest bariera związana z tym, czy masz skalowalną infrastrukturę. Tutaj trzeba na to popatrzeć nie tylko od strony technologii, ale też od strony wymiany i sposobu komunikacji w firmie między ludźmi. Czyli ja to tak nazywam, że to jest taki komunikacja cyfrowa i komunikacja analogowa. Ludzie się muszą dobrze komunikować i muszą się dobrze komunikować systemy. Nie? Czy więc wiesz, pierwsze pytanie, czy twoje wszystkie aplikacje, wszystkie e, twoje ca całe zaplecze IT, wszystkie systemy, których uży używasz się dobrze komunikują, czy to jest na tyle zintegrowane, że ty jesteś w stanie dobre mieć pozyskiwać dane, dobrze z nich czytać, wykorzystywać to dobrze. I pytanie następne: czy gdyby jutro dostać dwa razy więcej, trzy razy więcej zleceń, to czy jesteśmy w stanie to obsłużyć? No to jest taki pierwszy test. Wydaje, wydaje mi się, że tak jak um... Akurat dużo u nas w naszym portfolio jest firm usługowych, to tam nawet od, od tych aplikacji ważniejsza jest ta rozmowa ludzi, w sensie, no bo masz oczywiście, no bo masz team operacyjny, ale masz team marketingowy, sprzedażowy, jakiś onboardujący klienta, jakiś legalowy który, aspekt, jak trzeba to dobrze zafakturować, jak gdyby, i, i wiesz, i jak za mocno w to dmuchniesz, to bardzo, to, 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 to też oni muszą mieć proces, jak gdyby. W, też jak gdyby, jak klient przychodzi do firmy, to on liczy na to, że dostanie to, co Marcin, z którym gadał cztery, że, on, że on był 7 miesięcy temu. Nie, Marcin, bo. Nie, to tru story. Nasze, no, okay. na, na, nasze klienckie, że on zna Marcina, i tam mają kamperę obok siebie na helu i tam rozmawiał, że ta firma fajnie robi coś. To on przyszedł i on też by chciał to samo. I jak nie będzie tak jak u Marcina, a Marcin no, zbudował jakiś client service, eks, jakiś client experience, który on przeżył. To ty startujesz z takiego konia, ale jak tego nie dowiedziesz, to tam jest bardzo nieprzyjemnie się robi w pewnym momencie, nie? No to jest dokładnie to, czy ten drugi element, jak e, komunikacja między ludźmi przebiega i czy ona jest efektywna i czy nie masz głuchych telefonów, bo to z komunikacją to jest tak jak, wiesz, z krwioobiegiem, no, gdzie, 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 gdzie ta krew tlen przenosi, jak ci się gdzieś zablokuje, to co się stanie, tak? Tak samo tu. No więc zobacz, e, jak masz cztery linie komunikacji międzyludzkiej, Cztery osoby to jest sześć linii komunikacji. Każdy z każdym to ci wyjdzie sześć. Ale jak masz 50 osób w firmie, to jest 1225 linii komunikacji. No więc to pokazuje to skomplikowanie, jakie się rodzi na poziomie samych rozmów. Więc jaki masz system do tego, żeby nie ugrzęznąć na przykład w, 1000, w ilości tysiąca spotkań? Eee, wiesz, tak, taki e, też fajny. Rule of thumb, powiedzmy. Jak masz, no oczywiście, jeśli Twoja funkcja nie polega na spotykaniu się z ludźmi, nie wiem, jesteś sprzedawcą, tak? Handlowcem, tylko masz inne funkcje i masz w kalendarzu więcej niż 25% Twojego czasu to są spotkania, to już powinna się zapalić, wiesz, lampka, że coś jest nie tak. Nie? Więc wystarczy na swój kalendarz. I jeden dzień z hakiem możesz tylko spotykać. Wy spojrzeć, wiesz, na, na ten, i czy, i czy tak się dzieje, czy się tak nie dzieje. Nie? I co zrobić, żeby w tamtą stronę iść. Więc tu jest cały system scaling upie do tego, żeby tak skonstruować ten, to się nazywa ładnie rytmem spotkań: dailies, weeklies, monthlies, quarterlies, czyli dzienne co tygodniowe, co miesięczne, co kwartalne, roczne, jak to jest skonstruowane, jaka jest struktura tego spotkania, jaki jest de facto cel każdego spotkania, kto w nim uczestniczy, kto nie uczestniczy, jak to się rozkłada na całą firmę, tak, właśnie po to, żeby tą skalę udźwignąć, nie, że Ci przychodzi tych ludzi cały czas nowych, dużo, no ostatnio jeden z, jeden z jedna z firm, z którymi pracuję, wiesz, 60 osób w miesiąc, nie, no i co teraz, jak to, Wiesz, zapniesz, żeby to działało dalej, nie? Tak nie jak mi dostali od pełny złotą statuetkę. Tak jak działało, nie? <noise> do, aż do nich dojechał, podjechał. I no no i, tr mieli... i trzecia bariera. Trzecia. Efektywny marketing. Co może być zaskoczeniem? Natomiast, jeśli chcemy dalej szybko rosnąć, to trzeba na ten marketing też popatrzeć szerzej niż tylko sama komunikacja marketingowa, niż tylko reklamy, czy jakieś robienie rzeczy, wiesz, w socjalach, ale popatrzeć na to od strony. Jak dobrze znamy klienta naszego? Nie? Czy znamy go lepiej niż nasi konkurenci, co my mu oferujemy? Kto jest tym naszym klientem, kto ma największy potencjał i tu wchodzimy trochę w albo bardzo w, strefę, w strefę finansów, kto, który segment jest najbardziej rentowny? Okej, okay, czy ty, ty, ich ty, ty to podpinasz więcej? pod marketing? No bo, bo powiem ci, jakie komunikaty ja dostaję na pierwszym kolu. Jak, to, 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 jak do mnie do nas przychodzą takie firmy 30-50 osób, to to najczęstsze komunikaty to jest tak. Mam poczucie braku kontroli, boję się, że mi nie wystarczy, nie mam widoczności, co będzie za trzy miesiące z moimi pieniędzmi, ale właśnie to, co mówisz, nie wiem, na czym zarabiam, ale w podziale na klientów jakieś produkty, i to niezależnie, czy jesteś producentem, czy, czy masz e-commerce, i, i tam są dwie warstwy część czysto produktowa, ale też w pewnym momencie właśnie jak zaczynasz budować ten team, to tobie te, ten, jak to się ładnie nazywa, plecza, plecaczek kosztowy rośnie, czyli te koszty całej organizacji. No, ukuliśmy sobie taką nazwę firmie Bizancjum, bo faktycznie mm -hmm. jest tak, że wiesz, jak zaczynasz, no to nie masz takich głupich pomysłów, żeby kupić sobie dwie x 5 w M-pakiecie, których, wiesz, samo benzyna przy dzisiejszych stawkach to wychodzi 12 miesięcznie. Naprawdę Marietta jest na trzecim roku zoologii, jest u ciebie na recepcji, a, a wiesz, a później nagle masz taką ideę, że tam wiesz złote lwy i to nie panujesz na tym. Większość osób na hmm. tym nie panuje, bo to wiesz, jest kasa to się kupuje. Nie wiesz, na tym zarabiasz, nie wiesz, gdzie są pieniądze, które ci się wydaje, że zarobiłeś dwie, trzy banki na czysto na koncie, wiesz, cały czas sucho, 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 co miesiąc. No i właśnie nie masz tej kontroli, co będzie dalej. I jak gdyby to jest, to jest ciekawe, że Werner że, że i wasza metoda podpina to pod marketing, bo ja też uważam, że z analityki rentowności ogromnie dużo jesteś w stanie wrzucić właśnie do refleksji marketingowo-sprzedażowych. Dokładnie tak, więc jak chcesz dalej rosnąć, efektywnie rosnąć, musisz znać klientów swoich od każdej strony, i lepiej niż cała twoja konkurencja, no i potem dostarczać tą wartość którą tylko ty jesteś w stanie dostarczyć i która daje najwięcej tej grupie, do której chcesz trafiać. Więc to zrozumienie daje ci szansę wzrostu. Nie? Jak Ale tego... to, wprost, to wprost, nie wiem, czy ty też masz taką refleksję, to w to się łączy z marżą, bo jeżeli dostarczasz najlepszej możliwej grupie produkt, który oni najbardziej cenią, oni nie mają problemu, żeby to ci zapłacić. I co więcej, na tyle cię cenią, to też jest nasza refleksja z jednej z analiz, że rzadko kiedy jest tak, że jeżeli dostarczasz klientowi produkt wysokiej wartości, to nie zapłaci twojej faktury. I to w dużym stopniu, wiesz, się łączy z płynnością nagle, nie? No bo jak, jak ci wszyscy płacą, no to nie masz jak gdyby za, zatorów płatniczych, jesteś w stanie ponegocjować jakiś upfront, jakąś płatność pierwszego dnia. Więc no to sobie... super właśnie, że o tym mówisz, bo dotknąłeś, Ty, ale czujesz tak? czujesz no, dotknąłeś tak? jednej z najważniejszych jakby elementów i definicji w scaling upie, okay. tak zwanego kluczowego klienta, core customer. Okay. Czyli to jest właśnie ten segment, który... Na którym masz największą marżę, który jest najbardziej zyskowny, de facto, który kocha cię, czyli cię poleca innym, który płaci od razu albo z góry. E, I to jest ta definicja, tak? Czyli ty wiedząc, kto jest tym Twoim kluczowym klientem, powinieneś go szukać i znaleźć i dostarczać mu to, co mu potrzeba. No to jest ci łatwiej znaleźć podobnych. Mhm. Ja wtedy, jak Ci znajdziesz podobnych, no to po co masz e, marnować czas i energię na klientów, którzy nawet często, a nie tylko czasami, nie są rentowni w ogóle. Jak, jak to dobrze właśnie policzysz, analizujesz, przemyślisz, ile cię kosztuje... Właśnie nie przemyślisz, tylko przeliczysz. Przeliczysz, no. Bo nie, bo nie jesteś w stanie tego wymyślić, bo nie wiesz tego. No po prostu na początku jako founder masz intuicję i jak gdyby to się ładnie nazywa back of the envelope calculation. I jak gdyby wiem, że wielu founderów do, potrafi pro, do, doprowadzić firmy do miliarda obrotu i czuć, ile powinno być zysku, ale żeby zrobić taki... Żeby wgryźć się w jakiś temat, no to musisz zrobić tak zwany number crunching, czyli rozgryźć cyfry. No tak. Ile cię kosztuje pozyskanie tej grupy, tak? Jaki wiesz na takim podstawowym PL-u, tak? gdzie jest przychód, marża, zysk. I, I co w to wchodzi? Nie? Twoje koksy, jak się rozkładają i na tą pracę. Cost of goods sold, tak. czyli koszty sprzedanych e, wyprodukowania, wyprodukowanych i sprzedanych wyrobów. nie? Tak, towarów i usług, tam ci wchodzą dwie pozycje: praca taka bezpośrednia, czyli zazwyczaj wynagrodzenia, plus ewentualnie, jak jesteś producentem, no to materiały, jak jesteś. W usługach to w zasadzie 100% albo 99% to są. Ale, ale na przykład w Twoim biznesie chmura, nie? No bo teraz, na przykład, coraz większym problemem jest udział koszt chmury w projekcie. No bo, jak gdyby dużo teraz rzeczy dostarczasz w formie chmury, i na przykład to widzimy, że to często jest wyzwanie, że, że dochodzą koszty chmury, które nie są już takie oczywiste, i nagle jest, jest, jest parę źródeł danych, z których musisz zasilić tę rentowność. No ale co nie zmienia faktu, że właśnie ta analiza potem, jaka jest wartość życia klienta, ile cię kosztuje jego utrzymanie i tutaj dochodzi kolejny mega istotny element, czyli ta lojalność klienta, jego zadowolenie, tak tutaj NPS robi robotę mega super w tym zakresie, czyli znowu, jeśli dążysz do tego, żeby mieć samych promotorów, a nie detraktorów i, i, i neutralnych klientów, no to jesteś jakby znowu do przodu przed konkurencją, tak? No bo oni cię polecają i te wszystkie wskaźniki de facto finansowe są lepsze. Czyli jakby scaling up, jeśli chodzi o liczenie finansów, no to tutaj mega dostarcza i narzędzi, i wiedzy do tego, żeby nie pracować tylko na czuja, co jest mega istotne też, tak? Jakby ta intuicja jest potrzebna, ale w oparciu też o taką dogłębną analizę i zrozumienie od tej strony tych procesów i nie tylko właśnie e, wyjdę tu szerzej niż fi finanse jako takie, jak się rozumie, mm -hmm. tak? Tylko tak zobacz, no to po prostu się przekłada na cały marketing, na twoje działania operacyjne. Podoba mi się to bardzo. Wiesz, w ogóle poprowadziłem w tą rozmowę w, w takim kierunku, bo ty wiesz dużo już widziałaś i dużo wiesz. Właśnie chciałbym w tej rozmowie, żeby wybrzmiało, jaki jest sens liczenia przez matę przez tej metody, która moim zdaniem jest bardzo skuteczna i właśnie jakie są korzyści, no bo to wydaje mi się, że polskim przedsiębiorcom cały czas jeszcze brakuje zrozumienia, po co to policzyć. Ja myślę, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa, tak jak przy kawie rozmawialiśmy przed, przed, przed początkiem nagrania. Po, porozkładamy tą metodę dalej, ale słuchaj, to zróbmy taki teraz drill down. Cztery filary ma metoda, jak gdyby ona się opiera o cztery, cztery kluczowe obszary. Jakie to są obszary? Dobrze, no to powiem, jakie to są obszary, ale też powiem dwa zdania może o tym, jakby, jak ona powstała, bo to jest bardzo okay, ciekawa właśnie, i ważna historia, tak, wiesz? Tak, tak, tak. Czyli obszary są cztery, czyli ludzie, strategia, realizacja, czy z angielskiego egzekucja i finanse, mhm. a teraz dlaczego i jak to, się, jak to się stało? Czyli historia cofa się kilkadziesiąt Kilkanaście, kilkadziesiąt, no. 20 lat, ma 20 metoda. lat, albo nawet już z hakiem, mhm. e, kiedy Vern Harnisch poznał pana Davida Bercza. David Bercz to taki słynny badacz amerykański, i on w tamtym czasie prowadził e, eksperyment czy badania tego, jakie firmy tworzą najwięcej miejsc pracy. No i z tych jego badań wyszło. Najwięcej że, miejsc pracy. Tak, że jest taka okay. grupa firm w skali wszystkich firm na rynku. E, ich jest około 4-5%, które tworzą de facto 70% miejsc pracy. No i on je nazwał wtedy gazelami. Dzisiaj ta. Dlatego jest ten napis: The, the, the Gazela Company. Tak? tak, to była wcześniejsza nazwa Gazelle's Company, dzisiaj to jest Scaling Up Company. Ale okay. ta gazela od tego właśnie jest, tak? Czyli i Vern, z, jakby rozmawiając z Davidem, stwierdzili, że nie ma metod, narzędzi do tego, jak takimi firmami w ogóle zarządzać, a to jest mega istotne, no bo skoro one tworzą 75, znaczy 70% miejsc pracy, to w skali rozwoju gospodarki, jakości życia ludzi i tak dalej, to wiesz, mała część firm daje, jest tak istotna. No więc jakby z tym insightem, że brak jest narzędzi, wiadomo jak otwierać, Startup, bo jest inkubator na każdej rogu ulicy, są programy MBA na uniwersytetach, do kierowania korporacjami, a co w środku, nie? Ten middle market. Ale to przed wczoraj też wróciłem znowu, z, z, też z Nawala, um, Nawala taki cytat, że on napisał coś takiego, bardzo mi się to podoba. Nigdy nie było łatwiej w historii założyć firmę, nigdy nie było trudniej jej wyskalować. I to jest, moim zdaniem, to jest bardzo cenne, bo tak jak mówisz, na każdym roku jest akcelerator. Ale tam wiesz, no, no, no nie oszukujmy się, w latach 90. mój ojciec, przedsiębiorca, bardzo szanuję jego osiągnięcia, ale jak czasem go pytam o różne koncepcje, że dla niego to, że nasza firma się tam wiesz, układa przez trzy lata, bo jakimś takim, wiesz, w ogóle co ja z nim gdzieś jechałem, samochodem się pytał, ale to czemu czemu to jeszcze nie działa? W sensie, co, co wy robicie? U nas w latach 90. to w trzecim miesiącu to już się, nie no, w trzecim tygodniu to już się spinało, nie wiem, no, no, brałeś, sprzedawałeś, kupowałeś, taniej, sprzedawałeś drożej, gdzie jest Szło. Problem? Gdzie, gdzie problem? Co wy robicie nie tak? Nie? Już przestałem z nim rozmawiać, jak wchodził ten temat, to udawałem, że nie słyszę, nie? Ale to, to jest, jest tak, że jest dzisiaj jest ogrom wiedzy, ale też no, jest. Kurczę, jeżeli, jeżeli prawdą jest to, że za chwilę ten czat AI-owy wywróci Google'a, ja nie wiem, nie znam się na tym, jak gdyby nie mam zdania, ale nie? jeżeli tak będzie, jeżeli zobaczymy taką wywrotkę, no to myślę, że wszyscy będą mieć szczękę na podłodze. No, nie wiem, czy tak będzie. Jest duże, duża szansa, tak? Ale na pewno, a nawet, za, wiesz, wiesz, Microsoft, gdzie już tak, wydaje mi się, że trzy lata temu do wszyscy się tak śmiali, mówię, gdybyś to była Microsoft, jakaś taka, jakaś taka stodoła pod Lublinem, nie? A tu jak chłopaki wywrócą Google'a, to się nagle okaże, wow, gdyby ten disruptiveness jest cały czas aktywny, I nie? to taka korporacja robi, nie? Taka, to co ma powiedzieć, wiesz, zwykła mała firmka dzisiaj, nie? Kończąc historię... tak. Wern z tym insightem poszedł na MIT i powiedział, słuchajcie... Tym to zawsze dobrze coś wychodzi. Tak, słuchajcie, nie mamy narzędzi dla najważniejszej grupy firm, jeśli chodzi o dobro społeczne, musimy to zmienić. I tam przez 10 lat ten, otworzyli taki program, on w ogóle działa do dzisiaj, on się nazywa Birthing of the Giants. Przez, przez 10 lat zapraszali prezesów, właścicieli, founderów takich właśnie firm gazeli, okay. tak? testowali na nich... Różne rozwiązania, które powiedzmy najbardziej nośne, uniwersyteckie, wsadzali do tych firm, testowali, brali wyniki, testowali. No i po 10 latach wyszła taka wersja scaling up 1.0, którą. A dlaczego oni to nazywali. Y Maintaining Rockefeller Habit czy Polishing jakoś tak? Tak, to było wiesz co, ja to nazywam scaling up 1.0, ale rzeczywiście to skodyfikowanie to się nazywało nawyki Rockefellera. Dlaczego? Dlatego, że to też z tego wynika co Rockefeller robił. Tak? Tak. Okay. I, I tam dużo z tego też jest zaczerpnięte co on robił, tak naprawdę, że potrafił te firmy tak budować. Nie? Czyli, e, tu, tak jak mówię, oni testowali różne pomysły, idee i te najbardziej nośne, które im się wydawało, że, że będą odpowiednie do tych firm, brali i testowali przez 10 lat i to skodyfikowali. Później Vern wziął to, tą wersję 1.0 i zaczął wdrażać na świecie globalnie. W Australii, w Europie Zachodniej i znowu po 10 latach testów, jakiejś dodatkowej wiedzy, kodyfikacji, mamy dzisiaj tą wersję 2.0 dostępną też w postaci książki, którą można sobie kupić i ją, i ją przeczytać, przybliżyć, tak? Czyli to jest. Właśnie te 20 lat, ale tak naprawdę testów praktycznych. I to jest istotne, że to nie jest jakiś wymysł teoretyczny, tylko to, co tutaj mamy, po prostu działa. Tak, oni też chyba wypuścili, nie wiem, czy to się spotkało, z mit oni też wypuścili taką um, przedsiębiorczość zdyscyplinowaną. To jest książka moim zdaniem wcześniejsza niż Scaling, bo na, do, do tego pierwszego etapu, ale też fascynujące jest to, nie wyłapałem tego z książki, że ta metoda, tak me, czy znaczy to podejście tak metodycznie było, ale zobacz, Wielu gości przed Tobą, na przykład Kamil Kozioł, rozmawialiśmy tam o budowaniu refleksji na temat świata i że liczby są w wielu miejscach albo na, na, na skali, albo przy eksploracji pewnego nieznanego tematu, wielkim przyjacielem. W sensie wielkim przyjacielem, który ogromnie wspiera. Na skali wyciąganie wniosków, wyłapywanie tendencji, które mogłyby się umknąć, no bo oni też w jakiś metodyczny sposób weryfikowali te, te koncepcje. No MIT, największa na politechnika na świecie, tak? No są hmm. politechniką w swojej esencji. I to jest też piękne, że, że sama metoda powstawała jakąś metodą głęboko analityczną, na, na skali czasu testując pewne rzeczy i pewnie tam je o, o, obmierzając. No dokładnie tak. To jest nie bez. Powodu to wygląda tak, jak wygląda, no bo miejsce, gdzie zostało de facto wykute, no to jest MIT. Więc oni na pewno mają to podejście, właśnie takie analityczno-cyfrowe, coś z czegoś wynika. Bo sama metoda jest, jest relatywnie miękka, no czy nie, nie chodzi, że miękka, ale ona jest taka no, napisana tam, no w tej książce nie ma dużo tabelek, nie? Gdyby nawet bardziej te koncepcje są tłumaczone w formie tabelek, ale to nie jest metoda matematyczna, tylko no, jest nie, metoda zarządzania dokładnie pewnego podchodzenia. Do ludzi. Więc są cztery obszary. Okay. Ludzie, strategia, egzekucja i finanse. No i teraz e, dlaczego to jest. Dlaczego te cztery? No właśnie, dlaczego te cztery. One z jednej strony wyszły jakby w praniu, tak, no bo te testy pokazały, że to są te cztery. Te cztery muszą być. E, zagospodarowane, czy tak samo zaopiekowane dobrze, czyli nie możesz mieć dobrze zrobionych w firmie tylko trzech, a czwarty nie, bo to trochę jakby porównać do stołu z jedną krótszą nogą mogłoby się wywrócić. Natomiast to, co ten system daje, to on te wszystkie naczynia są połączone, powiązane. Tam jest pełna synergia, czyli jakby pociągając za jeden sznurek, wiesz co się stanie w innym miejscu i wiesz za który sznurek pociągasz. Dlatego to jest taka unikatowa metodologia, bo ona ci pokazuje, wiesz, nie działasz w oderwaniu od reszty. Nie? No, dzisiaj dużo rzeczy się dzieje po prostu punktowo, ktoś myśli, że to mu rozwiąże problem, jeśli ma. Natomiast trzeba znowu spojrzeć szerzej na firmę, i ta metoda to robi. Tak jak pójdziesz trochę, wiesz, z jednej strony możesz iść do lekarza, zaleczyć objawy, albo możesz, wiesz, chodzić jak w Chinach i trochę zapobiegać, żeby one powstały. To jest może takie trochę porównanie, tak? Czyli tutaj. Wiesz co się dzieje na poziomie ludzi, wiesz co się dzieje na poziomie strategii, egzekucji, finansów, jak jedno wpływa na drugie i gdzie szukać tak naprawdę, jeśli się coś dzieje nie tak jakbyśmy chcieli tej takiej prawdziwej przyczyny tego root cause. Tego systemu, bo jakbyś sobie wyobraził, że masz taki, powiedzmy, koło, tak? czy okrąg, i u góry masz ludzi, potem masz strategię, na dole egzekucję i cash, i mówisz: Nie mam wyników finansowych, strategia mi nie działa. Nie? No i zaczniesz się zastanawiać nad tą strategią, szukać tam, gdzie jest błąd. Natomiast pytanie jest, czy to rzeczywiście jest strategia, czy być może nie masz ludzi, którzy tej strategii nie stworzyli. Nie? Czyli to jest taka, taki dobry też sposób na to, żeby cofnąć się krok do tyłu. Mówisz, ok, nie mam, wiesz, wyników finansowych, nie dowozimy naszych, nie realizujemy naszych celów, ale być może to nie jest realizacja, egzekucja, tylko strategia jest niewłaściwa, nie? Robicie, ale jest źle wymyślona i nie ma tych efektów na koniec dnia. Więc to jest taka, wiesz, cieko, ciekawa perspektywa patrzenia szerzej na całość niż tylko punktowo w jakieś pojedyncze miejsce, nie? I to ci Daje też ta metodologia to, że masz, nie musisz wymyślać koła od nowa, można by tak powiedzieć. Czyli największy problem nie polega na tym, że nie znajdziesz odpowiedzi na jakieś pytanie, tylko tak naprawdę największe błędy rodzą się wtedy, gdy złe pytania zadajesz. A ta metoda ci pokazuje, ok, to są te elementy, które do wzrostu są najbardziej potrzebne, które dają największy kop do przodu. Czy masz odpowiedzi na te pytania? Czy wiesz? właśnie, kto jest Twoim kluczowym klientem, tak, albo nie, możesz się zastanowić, tak, czy masz te wszystkie elementy ze swojej strategii dobrze poukładane, czy masz wyznaczony ten długofalowy cel do osiągnięcia, ten tak zwany bicheck, czyli wielki, włochaty, ambitny cel, big is goal, tak, który zawiera w sobie też ten mechanizm napędowy profit per x, czyli zysk na x, co jest Twoim x, co optymalizując jeden wskaźnik, który Twoja firma najszybciej rośnie, znowu, Wchodzimy w strefę finansów, analityki, tutaj trochę Twojej strategii pod kątem finansowym. Czy masz dobrze sprecyzowane swoje trzy obietnice marki? Co się stanie, jakich nie dowieziesz? Jakie są konsekwencje? Jak mierzysz ich realizację? I czy mierzysz? To są pytania, na które firmy, które używają scaling up, sobie te pytania zadają, szukają odpowiedzi, znajdują odpowiedzi. No i wtedy magia się dzieje. Wow, bardzo, brzmi to naprawdę świetnie. Bo powiedziałeś takie świetne zdanie jeszcze na, na, na naszej kawie, że też te cztery metody są dlatego, że dowiedliście, że one mają też największy lewar. Bo oczywiście aspektów, które wpływają na wzrost firmy jest więcej. Jak gdyby to nie ma co z tym dyskutować. Ale te cztery, kiedy je uporządkujesz, dają największy lewar. Dokładnie o to chodzi. I teraz pytanie: Lewar na co? Bo to też sobie nazwaliście, w sensie co jest celem w tej metodzie, i celem, zgodnie z tego, co, co zrozumiałem z, z, z książki, z naszych rozmów, jest po pierwsze, naj, 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 w pierwszym kopie to jest lepsza rentowność, w drugim kopie, też naturalnie płynność, a w trzecim w ogóle wartość i wycena firmy. To są takie, takie rzeczy, które się przekładają na i stabilizują cały, cały biznes, tak? Pełna zgoda, ale ja bym to odwrócił do góry nogami. Okay. Czyli, jakby, cel pierwszy, ostateczny, de facto, to jest wzrost wartości firmy, wycena, waluacja. Tak? Tak. To jest to bardzo jest, dojrzałe myślenie. To jest, to jest cel, jakby sam w sobie, tak? No bo e, zaczynasz rozmowę, i w ogóle motorem napędowym, tak naprawdę, do, do wdrażania i do używania tego narzędzia, tej metody, no jest kto? No jest to są osoby. To są właściciele. Founderzy. Fazie. Tak, founderzy. To się zazwyczaj tak dzieje. No, to jeszcze nie jest korporacja, to jeszcze nie jest, wiesz, firma długo działająca na rynku. To nie, to nie jest, nie wiadomo, kto jest właścicielem i wszyscy są po prostu zatrudnieni. Najczęściej w 90% to są founderzy, to są osoby, które operacyjnie są właści współwłaścicielami, właścicielami, ale operacyjnie działają w firmie. No i tu jest pierwsze w ogóle pierwsze pytanie, jaki. Jaki wy jako założyciele, właściciele firmy, jaki macie spójną wizję tego, dokąd ta firma ma dążyć? Tak? Czy wy chcecie zrobić exit za 5 lat, czy wy chcecie e, wprowadzić firmę na giełdę, czy wy chcecie ją rozwijać, albo jeśli jest firma rodzinna, czy chcecie przekazać młodszemu pokoleniu? Pierwsza w ogóle pytanie to jest o spójną wizję właścicieli. No I tam ta wycena, czy waluacja, czy wartość zawsze jest tym jednym z podstawowych elementów. Myślenia, no bo też z, te, z tego wynika cała reszta. Jeśli prowadzimy firmę nie tylko też po to, żeby zarabiać pieniądze, ale właśnie w tym większym sensie istnienia y, mamy go odnalezionego, wiemy, że to jakieś dobro chcemy czynić, coś zmieniać na lepsze, no to bez e, tego, żeby też firma zarabiała, żeby była rentowna, żeby de facto właśnie też i wycena i wartość rosła, to też nie jesteśmy w stanie tego robić. To jest też warunek, tak? Żeby to dobro czynić, to my musimy też mieć. To jest w ogóle świetna rzecz, bo moim zdaniem ona w ogóle w wielu miejscach umyka przedsiębiorcom, że nawet są takie nurty myślenia, że mm, robię dobro, więc ta rentowność nie jest mi do końca potrzebna. Przykład. Miałem taki moment przed założeniem Value Finance, że y, myślałem o jakiejś takiej, miałem jakąś taką ideę, żeby uczyć przedsiębiorczości nie wiem, dzieciaki z, z Domów Dziecka, bo tak naprawdę ta przedsiębiorczość to jest w wielu poprzednich odcinkach, rozmawiam o bootstrapach i o tym, że też przedsiębiorczość nie ocenia. W sensie to nie jest ważne, gdyby co skończyłeś. Jest ważne, ile potrafisz dowieźć wartości. I gdyby tam cała Twoja historia, ona nie jest ważna, ona jest ważne to, co potrafisz zrobić, i dlatego za to kocham przedsiębiorczość i cały entrepreneurship, no bo tam to. Dobra, nie jest jak w korpo, ale jak gdyby staramy się tutaj nie, nie, jeść, nie napastować korpo. Tam jak gdyby liczy się to, co dowozisz każdego dnia. I to nie jest ważne, czy to robisz w godzinę, czy w sześć. Jak robisz to w godzinę, to fair enough. Pozostałe sześć masz na. To, co lubisz? Tak? Jak gdyby klienci są też tacy, moim zdaniem, bardzo uczciwi w wielu miejscach, i w ogóle zasady rynku też są. Oczywiście, o ile jakieś instytucja nie zmienia overnight zasad rozliczania podatków, to jest na pewno łatwiej, ale nawet z tym uważam, że przedsiębiorczość jest bardzo uczciwa w swoim działaniu. I wracając do sprawy, mi się cały czas wydaje, że uczenie przedsiębiorczości daje ogromną wolność i w ogóle gospodarce innowacyjność. I szukając gdzieś tam sponsorów do tego przedsięwzięcia dotarłem do moich kolegów, którzy są po, po, po dosyć prestiżowych amerykańskich MBA-ach i tak zaczęliśmy o tym rozmawiać. I okazało się, że w Stanach nikt nie daje kasy na żadne fundacje. W sensie i tam było pierwsze pytanie, jak ta fundacja zadziała, jaki ona ma pnl a Bo nawet jeżeli chcesz nawet takie dobro tworzyć, w sensie po prostu uczyć dzieciaki, to nie ma opcji, żeby na przykład menadżerowie nie byli wynagradzani, bo ci ludzie wysokiego talentu poświęcają swoje życie dla idei. No ale wciąż, jak gdyby oni mają hipotekę, dziecko, psa, kredyt, e, jedzenie, chcą pojechać na wakacje i ta rentowność jest fundamentem każdego dobra. To jest, wiesz... Poza tym, że po prostu masz agencję albo fabrykę, która robi fajne rzeczy, albo e-commerce, który sprzedaje zabawki dla dzieci. Jasne, ale to zobacz, to jest tak jak z oddychaniem. Nie? Jakby no. nie żyjemy po to, żeby oddychać, ale bez tlenu długo nie pożyjemy. Nie? I tak samo tu jest... Z rentownością. Z rentownością nie? nie robimy albo... Te firmy, które wiesz, właśnie szybko rosną i mają ten sens, one nie robią tylko tego po to, żeby zarabiać te pieniądze, ale on, one są potrzebne do tego, żeby realizować to większe dobro. I ja to, to jest forma, moim zdaniem, jakiejś takiej. W jednej książce przeczytałem takie zdanie, że to jest forma dziecięcej ułudy, że jak nie zadbasz o rentowność i o cash flow, to wszystko będzie dobrze. No to jest, to nie zabija sensu dobra, który chcesz tworzyć, ale jest. Jak grawitacja, no. Próba udawania, że pofruniesz, no. Wiele osób próbowało. No, to są nie, prawa fizyki, no. no. Są prawa fizyki, nie? I właśnie mi się wydaje, że, że też trochę sensem tego kanału jest to, żeby pomóc ludziom dobrze to liczyć. To nie jest cel życia firmy, ale bez tego firma nie pożyje. Właśnie. I no to jest ciekawe, co mówisz, oczywiście się z tym zgadzam, ale patrząc na te cztery obszary scaling up, no to, to taką może ciekawostkę też powiem w tym kontekście, że Oczywiście musisz mieć super ludzi, to jest na tym to polega. Musisz mieć strategię, która daje ci wyniki, realizację, która ją jakby wprowadza w życie, no i zadbane. Musisz mieć tutaj obszar finansów, żeby to wszystko było możliwe do zrealizowania. Czyli to o czym mówimy. Ale zobacz, nie przeżyjesz ani jednego. Znaczy, nie przeżyjesz ani jednego dnia mając super ludzi, super strategię i super egzekucję bez tych pieniędzy. Mm -hmm. nie? Czyli nawet super ludzie ci nie pomogą, super strategia i taka e, ma, m, idealna czy, czy japońska, czy taka do perfekcji dopracowana egzekucja nic ci nie pomoże, jeśli nie będziesz miał e, gotówki nie? I do wzrostu. Bo w scaling upie to, to mi się podoba, jest taki. E, Takiego hasła używamy, czy powiedzenia, że revenue is vanity, profit is sanity, cash is king, tak? Czyli, że wiesz, przychody, przychody to, to taka to próżność. próżność. Zobacz, ile razy słyszałeś. Bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne powiedzenie. Zobacz, ile. Jestem pewien, że słyszałeś to nieraz. Robimy rocznie 60 milionów. Nie? Tak. Robimy rocznie 45 tak, i tam... Ale na szczęście, gdyby oni się później do nas zgłaszają, ile, ile wam z tego zostaje? No właśnie nic, dlatego dzwonimy. I, ale to, jest, to wiesz, jest fajne, że przynajmniej jest jakaś instytucja, która może ci to pomóc, Bo to nie jest ich wina, oni tego nie robią celowo. Nie. Nie, po prostu wiesz, budu... to jest na przykład e, jest zjawisko Bizancjum. Czyli budowałem, budowałem, budowałem firmę. Okej, okay, pozatrudniałem ludzi, bo uważałem, że potrzebnych. Ostatnia na przykład, rozmowa sprzed paru dni z bardzo fajnego śniadania. Mm. Dla testu zrobiłem redukcję i żaden mój projekt, nie dla testu, to było przemyślane oczywiście, ale zrobiłem redukcję, świadom tego, że to nie jest żadnemu projektowi i jakość nie spadła. Mhm. Jak duży był nas tłuszczek, nie? I, I to też jest wobec tych osób, które są głęboko zaangażowane w firmę i ciężko pracują. Oni widzą, że ktoś nie pracuje ciężko i oni to dosyć szybko wyłapują. I to jest w ogóle niszczące dla motywacji całego hmm. teamu. Ktoś pracuje, a tu jeszcze ktoś. Osoby... Ale przy szybkim wzroście to jest, to jest bardzo, to jest częste, po prostu, że to, to jest też nieuniknione, jak gdyby popełniasz ponieważ pewne błędy rekrutacyjne. Ja w ogóle chciałbym z tobą przejść przez każdy z tych filarów. Czy w ogóle po pierwsze, czy ich kolejność jest ważna? I teraz tak, ta metoda jest bardzo plastyczna, tak? czyli tak, czyli to też ją wyróżnia, czyli zaczynasz od tego miejsca, gdzie de facto uzyskasz od razu największą korzyść i skok do przodu. A też rozumiem, że gdzie jako founder masz największy ból aktualnie. No tak, tak? czyli mamy takie narzędzia do analizy, diagnostyki. Jednym z nich jest Scanning Up Assessment. Tutaj się wykonuje ten assessment w gronie tego zespołu liderskiego, seniorskiego. No i tu w tych czterech obszarach już mamy taki pierwszy, pierwszą analizę, diagnozę tego, jak firma przygotowana jest do wzrostu. No i co? ten assessment jakoś można zrobić online, czy to jest tak, że to musi być konsultant na miejscu i. Można, można zrobić online, są dwie wersje. Jedna taka, Krótka, gdzie, gdzie sobie można samemu jako founder ją zrobić, jedna taka poszerzona, to już z całym zespołem, to tutaj raczej już z coachem, bo to jest, nie jest dostępne. Ja bardziej myślę o, tych, mm -hmm. o, o, o naszych klientach na poziomie 30-40 osób, którzy no po prostu wiesz, jeszcze nie mają zasobu, żeby pozwolić sobie na takiego coacha, no. ale już by chcieli zrozumieć opcję. To na, na, na pewno tak można zrobić sobie taką, taki assessment i zobaczyć, nie? czyli już masz taką odpowiedź pierwszą. Czy w, taki... w ogóle, sobie, jeżeli ktoś nie wie, to jest oczywiście książka, gdzie to jest wszystko po polsku spisane. Jeżeli komuś to umknęło w jakiś sposób, że jest taka Nawet ją pozycja. Gdzieś mamy. Powiedźmy, gdzieś mamy tutaj. <gry> e... No właśnie, więc jakby masz pierwszy taki punkt odniesienia jak dzisiaj, tak? I możesz sobie zobaczyć, w których z tych czterech obszarach właśnie masz największy powiedzmy, brak. I to Ci pokazuje, że jak zrobisz to z danego obszaru jakąś rzecz, to ona ci da największy skok do przodu. Nie? Czyli czasami to jest tak, że to jest obszar ludzi, czasami to jest tak, że strategia nam się. Nie zgadza, czasami to właśnie są finanse i to jest największy tutaj problem i ból, więc, więc dzięki temu jesteś w stanie zobaczyć, no i później zaczynasz działać od tego miejsca, które właśnie daje tą, tą największą korzyść, więc to jest jakby plastyka. A jesteśmy w stanie na coś takiego rule of thumb wyłapać takie parę podstawowych zasad dla każdego z tego obszaru, że jak wchodzicie, na to patrzycie, to próbujecie poprawić. Bo na przykład w samej metodzie pierwszy wstęp do finansów, to jest rozmowa o cyklu konwersji gotówki, czyli jak z biznesu wyjąć więcej cash'u. Ten, od tego się zaczyna. Ale jestem ciekawy, gdyby ten, ten każdy ten etap, jak gdyby to też, bo pewnie Twoja praktyczna praca na klientach to też dużo daje, że widziałeś, wiesz, wiesz, co działa, wiesz, co nie działa. E, i, I jak gdybyś jestem ciekaw, byłbyś w stanie tak przejść przez każdy obszar, i taki po prostu z Twojej praktyki, że mm -hmm. jak patrzę, to to nie działa, to nie działa, to nie działa. No pewnie, czyli zaczynamy od ludzi, jakby tutaj okay. najważniejszą podstawową za zasadą e, jest to, to jest w tej no nomenklaturze nazywa się, że chcemy mieć jak najwięcej wśród nas A-playerów, czyli A-player to jest taka osoba, która z jednej strony dowozi rezultaty, czyli ma skillę -e, umiejętności do tego, żeby realizować to, do czego, e, do czego jakby została powołana i na drugiej osi jest... E, wierzy w te same, czy wyznaje, działa według tych wartości, które są ważne dla firmy, tak, czyli tu od razu mamy taki styk ze strategią i kulturą organizacji, bo żeby rosnąć, musimy mieć w środku ludzi, którzy wierzą w to samo, musi być to spoiwo i ta kultura de facto spaja organizację, czyli jakby pierwsza zasada to jest taka, pierwszy, pierwsze spojrzenie, patrząc na całą firmę, jak Wszyscy w środku się rozkładają. Nie? Kto ma dopasowanie kulturowe, kto jest tym A Playerem, kto ma potencjał, żeby być Playerem, kto jest C-playerem, czyli osobą, która z kolei dostarcza rezultaty, ale jest toksyczna, czyli działa wbrew zasadom, wbrew temu, co cała reszta wierzy. No i tutaj, co z taką osobą zrobić? Oczywiście tutaj e, to jest najtrudniejsza decyzja, no bo wyobraź sobie. Mamy sprzedawcę, który realizuje target razy dwa, ale po prostu nikt z nim nie chce pracować i to jest osoba, która po prostu jest toksyczna. A z Twojego jest... doświadczenia jesteś w stanie jakoś powiedzieć, co zrobić? Czy to jak gdyby jest zawsze zależne od sytuacji? Wiesz co, zależne oczywiście, natomiast no zasady są zawsze te same. Czyli jak masz takiego C-playera, no to musi być rozmowa. I czasami jest tak, to są wyjątki, że po prostu taka osoba... Nie wiedziała nawet, że zachowuje się w taki sposób, z jakichś, nie wiesz, przyczyn. I sama rozmowa może jej to uświadomić, i ona jest w stanie zmienić swoje zachowanie. Ale jeśli to zachowanie toksyczne wynika po prostu z jej osobowości, z tych wartości, że ona w ogóle wierzy w coś innego niż firma, no to tutaj jest droga tylko do rozstania się. Nie? Najtrudniej Pozwólmy jej się decyzji. rozwijać w konkurencji. Tak, nie dokładnie firmy. tak. No i, i, i to jest ta droga. nie, masz, Jak masz d czyli osobę, która. Ani nie ma skili ani się dobrze nie czuje w firmie, ani nie pasuje, ciągle chodzi i tylko narzeka, i wiesz, psuje atmosferę, no to tu jest znowu no, tylko jedno rozwiązanie. Znowu się trzeba rozstać jak najszybciej, i to jest z obopólną korzyścią dla dwóch stron, no bo e, osoba taka, jak pójdzie do innego miejsca, gdzie będzie bardziej pasowała, gdzie więcej wykorzysta, mówiliśmy o tym, tych swoich talentów, no to jej życie się zmieni na lepsze, nie oszukujmy się, nie? A, a dla firmy oczywiście to też jest na plus, no bo. E, Robi się miejsce dla kogoś, kto będzie bardziej z nami się czuł dobrze i mógł wykorzystać swoje talenty z kolei. Czyli, jakby są te zasady, no ale żeby do tego dążyć, tak, czyli taki cel to jest minimum 90% A-player w zespole, no i to jest taki jeden w ogóle z najważniejszych KPI, tak naprawdę w scaling upie, na wszystkich funkcjach, na wszystkich szczeblach, wszystkich departamentach do tego dążymy. No to, żeby w tą stronę iść, no to trzeba wiedzieć, jaki jest znowu punkt startowy, czyli znowu tutaj. Ten pomiar taki obiektywny tego, kto jest kim, jest bardzo ważny, i on pomaga też. To jest punkt startowy też do rozwoju ludzi, tak? Bo jeśli wiemy, jakich rezultatów się oczekuje, co moja indywidualna praca powinna dodać do zespołu i zespół do tego, żeby firma mogła swoje cele realizować, to ja ze swoim liderem też mogę rozmawiać bardzo obiektywnie o mojej ścieżce rozwoju. No i to jest super. No bo. Ta metoda daje takie możliwości właśnie pracy też nad rozwojem. Ten rozwój jest w tej metodologii mega istotny i w skali ludzi i w skali tak naprawdę całej organizacji, no bo właśnie o tym co mówiliśmy, tak, żeby firma rosła, to ludzie muszą rosnąć, a żeby rośli, to my też musimy wiedzieć w którą stronę powinniśmy wszyscy rosnąć. Więc tutaj to wszystko właśnie się wiąże, nie? Ludzie, strategia, w strategii powiedziałbym, że bardzo bardzo istotny i czy większość. No można by zaryzykować takie stwierdzenie, że większość firm nie ma takiej idealnego zrozumienia tego swojego kluczowego klienta. Bardzo rzadko jest sytuacja taka, że wchodzisz do firmy, zapytasz, kto jest właśnie tym klientem, właśnie pod kątem, wiesz, tej rentowności, tego potencjału, tego zadowolenia, no i ktoś ci daje taką od razu odpowiedź. Cyk, to jest ten segment i z nimi pracujemy. Nie? To jest wyzwanie, ale to też wynika z tego, że właśnie tego się nie uczy. To nie jest takie e, powszechne, że wszyscy o tym rozmawiają, że wszyscy wiedzą, jak to bardzo jest istotne i ważne. Tak mi się wydaje, że to może z tego wynikać, nie? że to raczej jest kwestia takiego uświadamiania, jak ten element w strategii jest istotny. Nie? Plus, dochodzi oczywiście ta cała e, sfera związana z kulturą, co też e, coraz głośniej jest o tym, coraz więcej osób. O tym mówi i przykłada do tego wagę, ale jakbyśmy się cofnęli jeszcze kilka lat do tyłu, to ta kultura to była taka mgła, nie wiadomo o co chodzi, że jest takie fajne powiedzenie, które też często jest niedorozumiane, że kultura zjada strategię na śniadanie. Nie? Właśnie jest często i tam dookoła tego jest dużo dużo napięć, zauważyłem czasami. Co, co to, czemu, czemu jest niedopowiedziane? Co to znaczy? No, y takie pierwsze rozumienie to że kultura jest ważniejsza od strategii. Natomiast sens tego stwierdzenia jest inny. Sensem tego stwierdzenia jest to, że żeby zrealizować strategię, to ty musisz mieć odpowiednią kulturę. Jeśli nie masz kultury, która ci pozwoli zrealizować strategię, to ty tej strategii nigdy nie zrealizujesz. Więc to nie jest albo albo, tylko to jest i. To kultura idzie w parze ze strategią, strategia idzie w parze z kulturą. Czyli jak ty na przykład twoją strategią jest innowacja, a twoja kultura nie ma w sobie nic o innowacji, nie wspierasz eksperymentowania, wręcz karasz za błędy nagminnie, to nigdy twoja strategia nie zostanie zrealizowana, bo twoja kultura temu nie pozwoli. Nie? Czyli znowu łączenie tutaj tych elementów na poziomie ludzi, emocji, wartości, sensu istnienia z tym, co my chcemy osiągnąć już strategicznie. Nie? No i teraz egzekucja a tu w egzekucji to są tak naprawdę trzy nawyki trzeba sobie zbudować, żeby nasza egzekucja była e, no taka idealna, czy, czy bez zarzutów, jak szwajcarski zegarek, tak. Priorytety, czyli co jest priorytetem, czy my pilnujemy priorytetów, czy dobrze je wyznaczamy, to jest zawsze e, tutaj wyzwanie, nie? no bo e, to jest nie wiem, e, czy wiesz, ale słowo priorytet pojawiło się w angielskim słowniku w XIV wieku. No i ono zostało wyciągnięte z łaciny e, Prior Thing, czyli jedna najważniejsza rzecz. No i do XIX wieku to tak funkcjonowało w liczbie pojedynczej. Dopiero w XIX wieku Anglicy stwierdzili, że oszukają rzeczywistość i z priorytetu zrobili liczbę mnogą. Tak? No tak. No i, mamy, jest... I mamy priorytety teraz. Świetna rzecz. Bardzo fajna książka. Oczywiście, typowo jak to w coachingu, uproszcz uproszczoną koncepcją, która się nazywa jedna rzecz, ale dla mnie była imponująca. Jak gdyby. Yy, I ta książka, oczywiście, jak to książki coachingowe, sprowadza się do jednego zdania, które można byłoby napisać na jednej karce, ale <laughs> ciężko byłoby to opnąć jako książkę. Jaka jedna rzecz na dzisiaj zrobiona jest w stanie dowieść największą różnicę dla Twojej firmy? Ja rosnąc jako menadżer i, i obserwując, jak, te, jak nasza firma razem z moimi wspólnikami rozwijana się rozwija, mm, mam sporą wątpliwość co do ludzkiego multitaskingu i raczej i to nie ma w tym nic złego, ale ludzie nie są, jak gdyby, no nie są multitaskingowi, no jak gdyby są A-playerzy, którzy są wielotaskingowi, ale wciąż nawet A-player na monotaskingu potrafi być przecinakiem, a na multitaskingu jest po prostu dobry. I, I to też jest w ogóle bardzo ciekawe zdanie, że priorytet to jest jedna rzecz, a nie trzy najważniejsze rzeczy. Także urzekło mnie jednostronicowy plan strategii i, który, i tam jest napisane w tej książce Werner'a, że no właśnie format zobowiązuje do pewnego myślenia o sprawie. I tam nie ma limitu, że to jak gdyby rozmiar firmy że do 50 milionów to jest do jednej strony, od 50 milionów hmm. może zrobić półtorej, że to ma być jedna strona. Jak gdyby po prostu na jednej stronie spisujesz rzeczy. Dokładnie. Oczywiście tam nie ma odwołania do, książ do, do czcionki, więc wiesz, wiadomo, Polska dzień dobry czcionką <ścoughs> szóstką Trochę i napchamy. damy radę, ale, 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 ale chodzi mi o to, że... się poszerzyć. Tak, ale, ale e, oczywiście to był żart. E, Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe spojrzenie, żeby. To, to Piotrek Nowosielski, właściciel Just Join IT, rozmawialiśmy o jego sposobie skalowania i jego zasadach. To jednym z jego kanonów jest Fokus. No. no, czyli masz, to, to jest w egzekucji pierwszy nawyk, tak? Praca z priorytetami, wyznaczanie tych priorytetów i się trzymanie tych decyzji, które podjęliśmy. Drugi element to jest. Pomiar, w ogóle mierzenie tego, co, co chcemy zmierzyć, co powinniśmy mierzyć, jak to powinniśmy mierzyć, tu jest też oczywiście wyzwanie i nauka, e, czyli pytanie jest tak, co powinniśmy mierzyć, czy to się da zmierzyć, jak to zmierzyć. Mamy dwa tak naprawdę e, mierniki, czy, czy rodzaje mierników, tak, czyli taki e, Lagging Indicator, czyli to już jest rezultat, czyli no, powiedzmy wynik sprzedażowy, to jest takim rezultatem. Lagging Indicator masz sprzedaż, tak revenue a druga rzecz to są wiodące wskaźniki, czyli leading indicators, czyli jakie zachowanie prowadzi do tego rezultatu, czyli jak patrzysz sobie na sprzedaż, to jesteś w stanie wyliczyć ile na przykład musisz mieć spotkań sprzedażowych na tydzień, żeby po prostu statystycznie osiągnąć swój wynik sprzedażowy. Jak znasz konwersję, z, wiesz, z SQL na sprzedaż, z, z MQL na SQL, no to wiesz ile... Może powiedzmy dla osób, które są świeże, nowe, albo rozpoczynają swój, swój biznes, Sales Qualified Lead, czyli kwali kwalifikowany lead sprzedażowy i Marketing Qualified tak, Lead, czyli, czyli marketingowy lead kwalifikowany. Dokładnie, nawet jeszcze uproszczając, ten SQL to jest lead, który jest zakwalifikowany do tego, żeby wpaść do działu sprzedaży, a ten MQL zakwalifikowany, żeby wpał do działu marketingu, tak to można powiedzieć. Czyli po prostu idąc od tyłu do początku, jesteś w stanie powiedzieć, że jeśli w ciągu tygodnia odbędę 25 spotkań sprzedażowych, to znając swoje, właśnie, konwersje, statystykę, osiągnę taki wynik sprzedażowy, i wtedy to pie, te, te pięć spotkań dziennie, czy tam 25 na tydzień sprzedażowych, to jest Twój wiodący wskaźnik. Czyli Ty już na poziomie tak naprawdę jednego dnia, czy wręcz tygodnia, jesteś w stanie zobaczyć, czy osiągniesz na kwartał swój wynik. I to jest. Taki game changer, jak jesteś w stanie, to nie jest łatwe te wszystkie wiodące wskaźniki znaleźć i przypisać do rezultatu, ale im więcej ich znajdziesz, no to tym twoja skuteczność rośnie, ta egzekucja się poprawia i ty jesteś lepszy. Lepiej pożytkujesz energię, no bo po prostu wiesz, że musisz pięć razy w tygodniu się, czy tam na, ty, na dzień już mówiłem, tak? Pięć razy dziennie odbyć spotkanie sprzedażowe. Patrzysz sobie dzień za dniem, tydzień w tygodniu i jesteś w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie: OK, no to czy mam pięć, czy nie mam? Jak nie mam, to co ja muszę zmienić, żeby je mieć, bo to jest mój wynik, nie? I to jest drugi nawyk, czyli ten pomiar e, i metryki. Wszystko staramy się. Opomiarować, no bo to jest nasza tablica wyników. To jest, wiesz, jak chcesz coś ulepszyć, to musisz to pomierzyć. No nie ma innej możliwości. Nie? Czyli znowu tutaj cyfry są ważne, mimo że my nimi zarządzamy, ale no i trzeci nawyk to jest ten, już mówiłem o tym, ten cykl spotkań, czyli właśnie jak ustawiasz sobie spotkania w firmie, żeby ten obieg informacji był płynny, a z drugiej strony, żeby te spotkania nie zabrały ci 100% twojego czasu i żebyś nie miał możliwości wykonywać innych ważniejszych rzeczy i tylko wiesz siedzieć na tych spotkaniach i marnować tutaj swoje cenne minuty. Więc to jest egzekucja. No i teraz wchodzimy w sferę finansów i tutaj cash is king, tak? Czyli jeśli firma rośnie szybko, to my musimy mieć po prostu gotówkę na koncie, żeby ten wzrost finansować, czyli nie zapłacisz, e, wiesz, rachunków czy należności z zysku, nie, tylko możesz po prostu gotówką. co Tak, czyli możesz tylko zrobić to gotówką, tak. po prostu, tak na chłopski rozum, nie, czyli jakby zysk masz e, na pnl u swoim, wychodzi ci, że zarobiłeś e, dużo pieniędzy, a nie masz za czym zapłacić za swoje należności, nie? i tu jest ca cała albo większość tej metodyki w tym obszarze się tu obraca w scaling upie, czyli jak zrobić, żeby tej gotówki na koncie było więcej, niż potrzebujesz zapłacić. I też jest znowu takie otwierające oczy powiedzenie, że jest szansa, że jak szybko rośniesz to będziesz growing broke, czyli urośniesz do bankructwa. To jest, ba to jest bardzo częste. My właśnie też pokazujemy to naszym klientom, jak gdyby. Że... I wzrost kosztuje, i to wzrost nie odbywa się bez, nawet w dobrze ułożonej rentownej firmie. Jeżeli masz w zależności od tego, jak są poukładane różne terminy płatności w Twojej firmie, to wzrost się kosztuje trochę dużo albo bardzo dużo, i można tak rosnąć, że zbankrutować. I to jest to, też wydaje mi się, że wielu przedsiębiorców zaskakuje, zwłaszcza takich, którzy są przedsiębiorcami, którzy wyrośli z miłości do jakiegoś produktu, zbudowali się. Poszli do przodu i nagle, wiesz, docierają do jakiegoś tego punktu wielkiego zdziwienia. No wiesz, I to jest przy, trudno rosną, nie? Z miesiąca na miesiąc, kwartał na kwartał, coraz więcej sprzedajemy. A nagle się okazuje, że jesteśmy. I nawet rentowność. Wiesz, w sytuacji, no i tak, rentowność może się rosnąć, nie? Jesteśmy w sytuacji kryzysowej, bo Ona raczej jest stała wzroście, no bo tam jest trudno, tam pojawiać się w pewnym momencie to, co pewnie ty bardzo często musisz rozwiązywać, czyli ten complexity cost, czyli za, 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 zarządzanie pewnym poziomem, czy koszt pewnego poziomu skomplikowania firmy. To jest jeszcze dodatkowy koszt, który się pojawia, którego nie ma w małej firmy. Ta firma ma jakieś warstwy menedżerskie, to trzeba wszystko złapać za twarz i, i, i ustabilizować. Tak, no i. Tu z pomocą przychodzą nam narzędzia, które zostały stworzone dla tego obszaru. Tak, jednym z takich podstawowych to jest aplikacja chmurowa, gdzie aplikujemy nasze dane historyczne. To się nazywa Cashflow Story. Generalnie chodzi o to, no, żeby. Dzisiaj właśnie na to patrzyłem. opowiedziałbyś dwa słowa, o co w ogóle w tym chodzi? Tak, no więc jakby to jest narzędzie do tego, żeby optymalizować swój cashflow i swoją rentowność. Siedmioma, dźwignia, dźwigniami, tak? Jest siedem dźwigni, na które, za które możesz pociągnąć, żeby zmienić e, właśnie te wartości, tak? I okay. cash flow, i swojego zysku, czyli masz e, cenę, czy, czy e, no tak, cenę, e, wielkość sprzedaży, koszty wyprodukowania, czyli te koksy, tak? Koszty wyprodukowania produktu albo usługi, e, dni na zapłatę należności, dni na ściągnięcie, znaczy zapłatę wierzytelności, dni na ściągnięcie Należność. należności, no i twoje, twoje stany magazynowe, nie? inventory. Czyli masz takich siedem dźwigni, które, którymi możesz ciągnąć, żeby wpływać na te dwa wyniki końcowe. I teraz, co nam Cash Flow Story robi tak naprawdę? Jedną z podstawowych funkcjonalności tego oprogramowania jest tak zwany The Power of One, czyli siła jednego. I tutaj e, zobacz, co się dzieje. Weźmy sobie taki prosty przykład. Mamy. E, firmę, która ma 10 milionów przychodu, sprzedaży, tak, e, koksy 5 milionów, 4 miliony koszty operacyjne i zostaje nam e, w skrócie milion zysku, No i teraz zobacz, bierzemy, to są te trzy dźwignie z tych siedmiu, nie, czyli zwiększamy sprzedaż o Cenę o 1%, czyli z 10 milionów 1% to nam się robi 100 tysięcy, więcej. Obniżamy o 1% koszty wyprodukowania produktu, czyli z 4 milionów nam się robi 40 tysięcy. I e, obniżamy, tak dobrze podziemnie, tam było 5 milionów, czyli 50 tysięcy. I obniżamy koszty operacyjne znowu o 1%, czyli z 4 milionów 40 tysięcy. Czyli na koniec uzyskaliśmy dodatkowe 190 tysięcy. Tak? Czyli przy jednym milionie zysku 190 tysięcy to jest ile procent? 20. 19%. No 19. Nie? Czyli zobacz, trzema małymi zmianami po 1% na Bottom lineie mamy 19%. Musimy przepakować naszą usługę, bo to my dokładnie też robimy. No, bo to jest część naturalna pracy zewnętrznego dyrektora finansowego i dyrektora finansowego. My to po prostu nazywamy liczeniem rentowności, a później liczeniem właśnie cyklu konwersji gotówki. Tylko faktem jest, że on to się trudno tłumaczy ludziom. My też wydaje mi się, że musimy to przepracować, żeby jeszcze bardziej zbudować prostotę mówienia o tym, ale. Ale fajnie, że ktoś to spakował, bo to też jest taka, to są relatywnie trudne koncepcje finansowe, skrajnie uproszczone. Jak gdyby, tak, skrajnie no, piękne. To... Bo to jest prawdziwe mistrzostwo moim zdaniem wiedzy merytorycznej. Jesteś prawdziwym mistrzem w merytoryce, kiedy naprawdę potrafisz ekstremalnie prosto wytłumaczyć skomplikowaną rzecz. To jest, to, Ja uważam, że to jest forma mistrzostwa i trzeba temu oddać szacunek, że ktoś umiał dwa... Tam co, co, jak gdyby jak wgryzając się w to, co możemy w, to, w, 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 w tym odkryć? Strategia pricingowa, pierwsza rzecz, czyli w ogóle jakieś tam zarządzanie ceną, bo podnieść o 1% to, to tam jest o czym porozmawiać, w sensie, żeby podnieść o 1%. Strategia typowo CFO, czyli metoda analityki rentowności, no i wyjście na typowe zarządzanie cashflowem, czyli cykl, cykl konwersji gotówki, czyli skontrolowanie ile czekasz na kasę. Jak gdyby, za, po jakim czasie płacisz, jeszcze tam jest aspekt. Jak masz y, firmę, która ma jakiś magazyn albo wyroby gotowe, to ile ta kaska leży zamrożona, w, wiesz, tak? Nagle konwertuje się w umywalkę, ile ta umywalka jest u ciebie, a powinna być u klienta. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale pięknie uproszczone. I teraz ka poprawienie każdej z tych rzeczy? I zobacz, wiesz, i tam jak zaaplikujesz dane historyczne, no. finansowe, to możesz tym algorytmem się bawić. E, zobacz, no, znowu następny przykład. E, Często tak przychodzi szef sprzedaży i mówi, Co my tu zrobimy? No, damy dzisiaj promocję, to sprzedamy więcej i zarobimy więcej. Nie? No i teraz okej, okay, no to spróbujmy. No i wrzucamy sobie tutaj w narzędzie i rzeczywiście obniżamy, wiesz, wartość sprzedaży i, i patrzymy, co nam się stanie. A co się stanie, jak na przykład tylko o kilka procent zwiększymy cenę. Spadnie nam co prawda trochę sprzedaż, ale zobaczymy sobie ile i co się, co się wydarzy. I często jest tak, że to jest wręcz właśnie w drugą stronę idzie. Tak? Czyli o wiele lepsze rezultaty się osiąga tylko na wzroście ceny, nawet przy spadku wartości sprzedaży, ilości sprzedaży. Nie? I to narzędzie po prostu Ci daje takie spojrzenie z różnych perspektyw, o których mogłeś nie myśleć wcześniej, które Ci się przekłada właśnie i na całą Twoją strategię, i na strategię sprzedaży, i na strategię cenową, i od razu jesteś w stanie, wiesz, po, 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 podjąć inne decyzje. Co więcej, przesuwając te wartości o 1%, on algorytm Ci też wylicza właśnie Twój cash flow. Nie? Jakby. No kto tak po prostu jest w stanie odpowiedzieć ci e, z marszu co się stanie z, twoją, e, z twoim cash flow jeśli o 1% zwiększysz cenę sprzedaży nie? trochę abstrakcja no Oczywiście że tak tam wiesz w sensie przy takiej już poważnej analityce dochodzi jeszcze VAT i parę innych elementów ale też uważam, że na tym etapie e, właśnie na etapie uczenia uczenia przedsiębiorców rozumienia tego aspektu ta prostota jest bardzo ważna, żeby to zrozumieć i no i właśnie, żeby te dane dobrze zaprezentować, to jest, to jest bardzo ciekawa historia. No i znowu, wychodzimy od tego czwartego obszaru cash, ale zobacz, on się łączy z wszystkimi pozostałymi, nie? Jak on się przekłada na strategię, inaczej możesz spojrzeć na strategię. Jak on ci się przekłada na twoją egzekucję, co z czego wynika, co poprawić w egzekucji, żeby potem na finansach i w drugą stronę. Z ludźmi to samo, nie? I dlatego ten cały scaling up się w tych czterech obszarach porusza, zamyka i je ze sobą łączy, więc to zrozumienie jest na poziomie znowu całej firmy, a nie tylko punktowego miejsca. Wiesz, to jest niesamowite. Ja, ja, ja się zatopiłem kompletnie w tej rozmowie. Rozmawiamy już prawie godzinę 40. Wow. Więc słuchaj, żeby nie, nie przeciążać naszych odbiorców, odbiorców słuchaczy, Przepraszamy. odbiorców, nie, mam nadzieję, że ktoś, jak, mam nadzieję, że ktoś wciągnie tak jak my w to. Ktoś super bardzo ci dziękuję. To ja dziękuję za zaproszenie. I, I na pewno to nie jest nasza ostatnia rozmowa i na pewno jeszcze wrócimy do tego. Dzięki wielkie. Dzięki. Cześć. Dziękuję, że doszłaś, doszedłeś do tego Etapu oglądania naszego filmu. Bardzo jest mi miło, że ten materiał Cię zainteresował. Uprzejma prośba o danie lajka, zasubskrybowanie naszego kanału, żeby kolejne odcinki nie umknęły i wysłanie go, tego materiału do kogoś, kogo to może interesować albo dla kogo to będzie wartościowa treść, bo zależy nam, żeby popularyzować wiedzę o skutecznym zarządzaniu finansami firmy. Jeżeli natomiast jesteś na etapie, na którym zastanawiasz się, jak uporządkować finanse w swojej firmie, zapraszamy na naszą darmową konsultację. Podpowiemy, co można zrobić, żeby Twoja firma działała lepiej w obszarze finansów. Zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków, które już wkrótce na naszym kanale. Value Finance, zewnętrzny dyrektor finansowy, księgowość i szkolenia dla szybko rosnących firm.